Jest taka księga, której tytuł wzbudza absolutny lęk w każdym, kto kiedykolwiek musiał się uczyć. To Liber Fundationis Claustri Sancte Marie Virginis in Heinrichau, czyli Księga Henrykowska. Wszyscy mówią, nuda, wielkie średniowieczne dzieło, kto by to czytał? Tymczasem Księga Henrykowska ma fascynującą i bardzo tajemniczą historię, a tak naprawdę po przetłumaczeniu zaledwie 100 kartek. Prawdopodobnie nigdy nie dowiedzielibyśmy się o księdze Henrykowskiej, gdyby nie potrzeba ogromnych pieniędzy. Chodziło dokładnie o 154 miliony franków. Tyle Prusy musiały zapłacić kontrybucji nałożonej na nie przez Napoleona. Król pruski rozejrzał się dookoła, pieniędzy za wiele nie było i wtedy wpadł na pomysł. Pieniądze są w kościołach i w klasztorach. I tak 30 października 1810 roku Fryderyk Wilhelm III po prostu jednym podpisem zlikwidował 56 klasztorów męskich i 13 klasztorów żeńskich, wszystkie na Śląsku. Odtąd cały majątek klasztorów należał do państwa. Do poszczególnych zakonów przychodziła specjalna komisja, oznajmiała braciom, że w ciągu 2 tygodni muszą opuścić swoje dobra i niech robią co chcą. Natomiast zostawały po nich wspaniałe wyposażenia kościołów, no i przede wszystkim różne skarby chowane w klasztorach. W rzeczywistości wiele tych pokościelnych obiektów zostało przekazane samej rodzinie Hohenzollernów. Tak na przykład było z klasztorem w Henrykowie. Ale dla nas istotne jest to, co się stało z bibliotekami i z archiwaliami klasztorów. Tym zajął się profesor Johann Gottlieb Bisching. Ten, którego znamy już z dolnośląskich tajemnic o Zamku Grodno. Profesor tworzył jakby podwaliny wrocławskiego Archiwum Państwowego, a równocześnie zakupił sobie Zamek Grodno, w którym postawił pewien szkielet, żeby udawał księżniczkę Małgorzatę i przyciągał turystów. Profesor więc likwiduje zbiory klasztorne, przewozi je do Wrocławia, ale jedną księgę omija. Jest nią właśnie Księga Henrykowska, która dość długo zostaje na parafii w Henrykowie i kompletnie nikt nie zwraca na nią uwagi, bo jest to jakaś tam nudna księga gospodarcza. Księga została tak naprawdę odkryta dla świata w połowie XIX wieku i wtedy powstało jej pierwsze krytyczne wydanie. To odkrycie nie zrobiło żadnego wrażenia na przeciętnych zjadaczach chleba, kogo by obchodziła jakaś księga. Natomiast dla badaczy to była sensacja. W 1927 roku przetłumaczył ją na niemiecki pewien niemiecki oczywiście proboszcz, który uzasadnił swoją decyzję w następujący sposób. Po raz pierwszy w Henrykowie pojawił się czysto niemiecki konwent cysterski i od razu rozpoczął otwierać dla niemieckiego życia ten najzupełniej polski kawałek ziemi. Natomiast polski historyk Karol Szajnocha napisał, że ta księga to doskonały opis 1/4 słowiańskiej mili w dawnych czasach. I rzeczywiście, Księga Henrykowska to jest naprawdę scenariusz na dobry serial o średniowieczu. Przede wszystkim pierwszy autor Księgi Henrykowskiej bardzo dokładnie opisuje, jak bracia, jak cystersi przybywają z
konwentu w Lubiążu do Henrykowa, czyli opisuje całe założenie klasztoru i jest to opis niezwykle barwny. Po drugie, dokładnie oznacza wszystkie dobra klasztorne. I wydawałoby się, że to rzeczywiście może być nudne, ale spróbujmy zagłębić się w to dzieło. Wszystko zaczęło się w 1222 roku, jak czytamy w księdze henrykowskiej. Na dworze księcia Henryka Brodatego pojawił się szlachcic, rycerz z prowincji krakowskiej, który miał na imię Mikołaj. Bracia piszą o nim naprawdę bardzo dużo. Wiemy, że Mikołaj był człowiekiem pobożnym, miłym, religijnym, ale równocześnie niezwykle pracowitym, no i troszeczkę cwanym, dlatego że szybko bardzo piął się po szczeblach kariery przy księciu, został w końcu notariuszem. Nie wiemy, czy był wyjątkowo ważną postacią, wiemy natomiast, że był przez księcia bardzo lubiany i że pewnego dnia wpadł na pomysł, że założy jakiś dom zakonny. A stawał się przez lata człowiekiem majętnym, bo za przyzwoleniem księcia, co zaznaczają autorzy księgi henrykowskiej, kupował coraz to nowe ziemie i stawał się człowiekiem coraz bogatszym. Nie od dzisiaj wiadomo, że najważniejsze rzeczy załatwia się nie w gabinecie, nie w pracy, tylko gdzie? Na bankietach. Dlatego, kiedy Mikołaj wpadł na pomysł, żeby ufundować dom zakonny, poprosił o pomoc innych duchownych, bo wydać zgodę musiał sam książę Henryk. Dlatego wymyślili, że na terenie Henrykowa, miejsca, gdzie łąki i lasy porastały wielkie połacie ziemi, tam zrobi imprezę dla księcia Henryka. Imprezę po naszemu, była to biesiada, na którą przyjechał książę, a także biskupi, między innymi biskup wielkopolski i biskup małopolski, którzy mieli wesprzeć Mikołaja. Zobaczcie, chciał zrobić coś dobrego, ale musiał jeszcze kombinować. Jak opisują to autorzy księgi henrykowskiej? Książę i inni pili i jedli wesoło. I kiedy książę był już bardziej ochoczy, ciekawe co to znaczy, postanowili mu wyjawić swój pomysł. Książę Henryk się zamyślił. Podobno przez godzinę milczał i w końcu oświadczył, że się zgadza, ale pod jednym warunkiem, że honor założenia tego klasztoru przypadnie nie Mikołajowi, który to wymyślił, tylko jemu i jego następcom. Jak książę motywował ten warunek? No, po pierwsze, Mikołaj zdobył wszystko dzięki niemu. Dzięki niemu miał ziemię, dzięki niemu miał pieniądze, więc fundacja musi należeć do księcia. Ale był też drugi bardzo ważny argument. Wiadomo, że jeżeli coś było pod opieką księcia, to nikt nie będzie się potem czepiał tak naprawdę, do kogo to należy. W związku z tym była to w miarę rozsądna decyzja. I tak 5 lat później, 28 maja 1227 roku, do Henrykowa przybyło równo 9 braci razem z opatem Henrykiem. Spojrzeli na tę pustą ziemię, musieli zakasać rękawy i wzięli się do pracy. Tego samego roku w listopadzie ducha oddał Mikołaj i nie pozwolił się pochować na terenie opactwa, żeby broń Boże nie urazić księcia, kazał się pochować na cmentarzu świętego Jana. To wszystko wiemy z księgi henrykowskiej, podobnie jak dzięki księdze znamy pierwsze zapisane po polsku zdanie. Tak naprawdę o księdze henrykowskiej uczymy się w szkole z powodu księgi 10, w której pojawiają się nazwy Brukalice i Boguchwał. Chodzi tu o to pierwsze polskie zdanie. Księga opisuje pewnego Boguchwała, który służył księciu Bolesławowi, temu, który wspierał klasztor w Lubiążu i który dostał od niego połać ziemi do 4 wołów.
ale że ziemia była lesista, Boguchwał spojrzał i wziął sobie jeszcze kawałek, który oznaczany był już inną wielkością miary, czyli pługami. Boguchwał ma więc sporo ziemi, ale Boguchwał ma również żonę. Jest to córka pewnego kleryka, o której autor księgi Henrykowskiej nie pisze ładnie. Mówi, że była gruba i raczej niezdarna. Jak wyglądało życie Boguchwała i jego żony? No łatwo nie mieli. Ona mieliła ziarno w żarnach, czyli miała wielki kamień, rzucała na to ziarno i drugim kamieniem kręciła. To była naprawdę trudna praca dla kobiety, ale Boguchwał zachował się, jak wtedy uważano, trochę niemęsko i postanowił żonie pomóc. W napisanej po łacinie księdze brzmi to w następujący sposób. Daj, ja pobruczę, a ty poczywaj. Boguchwał był Czechem, więc do dzisiaj sporo wątpliwości budzi to pierwsze polskie zdanie. Niemniej jednak Księga Henrykowska jest z nim już na zawsze związana. Ponieważ sąsiedzi trochę podśmiewali się z Boguchwała, mówili Boguchwał bruchał, tak powstała nazwa Brukalica i tak nazywano jego synów, których miał aż trzech. Co wiemy o autorach Księgi Henrykowskiej? Została napisana 6 rodzajami pisma. Pierwszym autorem był Piotr, jeden z 9 mnichów, którzy jako pierwsi przybyli do Henrykowa i on też opisuje ten skrawek ziemi ze wszystkimi jego bolączkami, ze wszystkimi liczbami, które są tutaj istotne. Mianowicie chodzi o księgę gospodarczą, o księgę, o której Piotr pisze, która ma wykazać w razie czego, że ta ziemia, te posiadłości należą od samego początku do cystersów i że gdyby ktokolwiek miał jakieś wątpliwości, proszę bardzo, mamy księgę naszą, Henrykowską i z niej się dowiadujecie, że od początku wszystko było nasze. Zdaniem polskich badaczy ta księga jest cenniejsza niż złoto, a jednak przez zupełny przypadek mogła zostać gdzieś w Henrykowie, mogła zostać po prostu całkowicie zapomniana. Dzisiaj znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, natomiast każdą jej kartkę możecie zobaczyć po prostu w internecie. Warto, bo ta księga to naprawdę wielkie, cenne i absolutnie fascynujące źródło wiedzy.